drodzy, tak siostry poprosiły mnie o to, żeby spróbować powiedzieć parę słów o tym, jak wspólnota może być szkołą miłosierdzia. Pod pewnymi względami ten temat jest oczywisty, bo najmniejsza wspólnota to dwie osoby, a miłosierdzie jest czymś, co opisuje relacje między dwoma osobami. To znaczy, że trudno być miłosiernym teoretycznie. Znaczy można być, ale to niewiele znaczy. Wiemy tak z doświadczenia swojego, że im bardziej to teoretyczne miłosierdzie jest, tym jest łatwiejsze i że łatwo jest nam myśleć ze współczuciem o ludziach, którzy gdzieś żyją w jakimś doświadczeniu braku w Afryce czy w Chinach. To nas nawet porusza. Możemy nawet głębokie przeżycia w związku z tym mieć, ale to nas niewiele kosztuje samo w sobie. A im ktoś jest bliżej, tym czasami to miłosierdzie staje się coraz trudniejsze. Więc ten fakt istnienia pewnych relacji, on jednocześnie nam podpowiada to, że miłosierdzie to jest właśnie coś, do czego relacji potrzebujemy w ogóle, albo uczymy się po prostu relacji, które mają potem kształt miłosiernej miłości. Ale idąc trochę dalej, to możemy zobaczyć, że są takie dary, które Kościół w ogóle otrzymuje tylko jako Kościół. To znaczy, że w zasadzie osobiście się ich nie otrzymuje tak samemu dla siebie, czy samemu po to, żeby jakoś się nasycić czymś, że Pan Bóg mnie obdarował. Jest taka scena, która pod tym względem mnie dotyka zawsze. Jest taki moment w Ewangelii Jana, w 21 rozdziale jest opisane spotkanie Jezusa zmartwychwstałego z uczniami. I tam znamy tę scenę głównie z tego, że opisuje Tomasza, który nie był w stanie uwierzyć wspólnocie. Wspólnota zgromadziła się w Wieczerniku, spotkali zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa i w tej wspólnocie otrzymali od Pana Boga pewne dary. I Tomasz potem, który nie był we wspólnocie, nie potrafi w to uwierzyć. Mówi, dopóki nie dotknę, włożę palca w jego rany, dopóki nie włożę ręki w jego bok, nie uwierzę. I po tygodniu Jezus się ponownie objawia. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden szczegół w tym opowiadaniu. Nie będę tego czytał, bo chcę inny trochę tekst rozważać, ale tylko przywołam go tak, żebyśmy rozumieli to. Otóż kiedy Jezus po raz pierwszy staje pośród uczniów zamkniętych w Wieczerniku, to pierwsze co mówi, to mówi pokój wam. Przynosi coś, co jest bardzo osobistym darem dla każdego człowieka. Przynosi takie doświadczenie pokoju, wewnętrznego pokoju. W świecie, który jest dotknięty jakimś takim zamieszaniem, niepewnością, czy jest dotknięty takim doświadczeniem zagrożeń różnych, które przychodzą do nas, to jest coś nieocenionego. Ale Jezus zostawia tej wspólnocie jeszcze jeden dar w Wieczerniku i mówi do nich, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I to jest ten dar, o ile dar pokoju to jest dar bardzo osobisty, to dar przebaczania, odpuszczania jest dany Kościołowi. Jest dany całej wspólnocie. On nie jest takim osobistym darem, ale jest darem powierzonym tej wspólnocie. I to widać bardzo dobrze właśnie po tym tygodniu, który mija. Tomasz wtedy już jest razem z uczniami w Wieczerniku, modli się razem z całym Kościołem i ponownie pojawia się Jezus i ponownie przynosi dar pokoju i mówi pokój wam.
ale już nie powtarza tego drugiego wezwania. Ponieważ Tomasz ma w nim udział przez sam fakt przynależności do wspólnoty. Już nie jest potrzebne powtórzenie tego. Nie jest potrzebne jakby ponowne ofiarowanie ze względu na to, że jeden z nich, jeden z tych uczniów się gdzieś zagubił w międzyczasie po zmartwychwstaniu. Sam fakt, że Tomasz wrócił do wspólnoty Kościoła, że razem się z nimi modlił, jakby włącza go w pewnym taki skarbiec Kościoła, z którego można obdarowywać siebie nawzajem. I tutaj akurat bardzo szczególny dar, bardzo ważny dar, dar właśnie przebaczania, odpuszczania grzechów. Coś, co jest skarbem Kościoła. Coś, co Kościół otrzymuje po to, żeby mógł pełnić swoją misję, ale otrzymuje to jako wspólnota. I teraz wejście do wspólnoty Kościoła jakby nas włącza w te dary, w tego rodzaju dary duchowe. Więc są takie dary, które są dla nas darami osobistymi. Są takie rzeczywistości, które otrzymujemy. Modliliśmy się teraz przed chwilą, przywyzywając Ducha Świętego. I każdy z was coś przeżywał. I każdy z was mógł doświadczyć jakoś obecności, która oddziałowuje na niego, na mnie. Jakoś to we mnie działa. To jest coś bardzo osobistego i pod tym względem też odejdziemy ubogaceni. Ale jest też coś, co otrzymujemy dlatego, że tutaj jesteśmy razem. Coś, co otrzymujemy przez fakt, że się zgromadziła tu pewna wspólnota. I ta wspólnota żyje. Coś się dzieje między poszczególnymi osobami. Czegoś doświadczamy. I to jest coś, czego się nie da zastąpić niczym innym. Nie da się zastąpić teoriami. Dlatego, zobaczcie, jesteśmy w takim czasie, pewnie trochę stąd ten temat o wspólnocie, w którym bardzo doświadczyliśmy przez ostatnie półtora roku, że nam czegoś brakowało. Brakowało nam i czasami jak kościoły były pozamykane, to doświadczaliśmy tego, że bardzo chcemy być wewnątrz. Bo coś otrzymujemy, tak cennego, czego nie możemy otrzymać w inny sposób. Nie otrzymamy też siedząc gdzieś z daleka. Nie? Pan Bóg oczywiście ma swoje drogi i może nas obdarzyć tak, jak chce, ale pewne dary łączy właśnie z obecnością we wspólnocie. Warto to przeżyć, warto to docenić. Tutaj taka anegdota, jest późna godzina, więc anegdot się lepiej słucha. Ona nie jest, nie tyle jest zabawna, co jest poruszająca. I to jest takie doświadczenie, które ja miałem kiedyś w życiu. Kiedyś miałem okazję uczestniczyć w takiej pielgrzymce w Hiszpanii po sanktuariach takich, czy miejscach związanych z chrześcijaństwem. Pielgrzymka była o tyle niezwykła, że uczestniczyło w niej przynajmniej ze 200 księży, to tak w takiej grupie jeździliśmy. I było taki moment, kiedy sprawowaliśmy Eucharystię w katedrze, ale ponieważ było nas tak dużo, no to ze względu na to, że były pewne, żeby nie robić jakiegoś wrażenia zbyt silnego, więc to było to zaplanowane w ten sposób, że mieliśmy wejść do kościoła, który był potem zamykany i my tam tylko w takim własnym gronie odprawialiśmy tę Eucharystię wspólnie. No i jeden z księży się gdzieś zagubił po drodze. Zagubił się jak Tomasz. Nie było go razem z nami, kiedy wchodziliśmy do katedry, do kościoła. Ale za jakiś czas rozległo się pukanie do drzwi. Księża, jak każdy inny, lubią sobie pożartować, więc ci, którzy stali najbliżej drzwi i mogli je otworzyć, powiedzieli sobie, no poczekamy, co zrobi, jak sobie poradzi z zamkniętymi drzwiami. Ale poradził sobie niesamowicie, ponieważ po jednym, drugim, trzecim pukaniu za drzwiami można było usłyszeć jego głos, kiedy się modlił. I mówił, Panie, ja wiem, że nie jestem godzien, żeby być w Twoim kościele, ale bardzo Cię proszę, bo tego potrzebuję. I to poruszyło serca.
ja jakoś tam stałem w pobliżu, też to mnie dotykało, mnie dotknęło bardzo. Takie doświadczenie potrzeby bycia w Kościele, ale potrzeby takiej bardzo pokornej potrzeby bycia w Kościele. Wiem, że nie jestem godzien, żeby być tutaj, żeby być razem, ale wiem, że tego bardzo potrzebuję. Inaczej nie będę mógł żyć, nie będę mógł w pełni żyć, nie będę mógł doświadczać życia tak, jak Ty je zamierzyłeś. I to jest coś, co dobrze, żebyśmy gdzieś w sobie pielęgnowali. Takie doświadczenie bycia, potrzeby bycia w Kościele, potrzeby bycia we wspólnocie Kościoła. Bo to nie jest nasze prawo, to jest dar, który Pan Bóg dla nas przewidział. I bez tego daru nasze życie może istnieć, ale ono będzie dużo uboższe. Będzie w nim czegoś brakowało. Będzie brakowało bardzo ważnych, poważnych rzeczy. Chciałbym Wam zaproponować kilka myśli, takich, które są związane z fragmentem Ewangelii według świętego Mateusza. Taka scena, która jest bardzo dobrze znana, rozmnożenie chlebów w 14 rozdziale. To jest taki rozdział, który opisuje zasady życia we wspólnocie, który w ogóle się, taka część Ewangelii, Ewangelia Mateusza jest podzielona na pewne fragmenty czy części takie, które są wokół mów, wielkich mów Jezusa. Pierwsza to kazanie na górze, potem mowa misyjna, właśnie trzecia, która mówi o zasadach życia we wspólnocie. Potem przypowieści i mowa eschatologiczna, czy odwróciłem trzecią i czwartą. Ale chodzi o to, że ten opis rozmnożenia chleba zawiera pewne myśli, które dotyczą życia wspólnego. Tego, że Kościół nosi w sobie pewną wartość, pewne doświadczenie, które jest dla nas ogromnie cenne i które prowadzi nas na końcu do świętowania, do wspólnego świętowania. Właśnie to jest jeden z elementów, którego nam może brakować teraz, obecnie, w tym czasie. Wspólne świętowanie, doświadczenie uczty. Ja spróbuję przeczytać ten, czy przeczytam ten fragment i spróbuję go trochę skomentować, pokazując niektóre momenty, co może nam pomagać trochę modlić się potem tym tekstem. Być może będzie nam pomagało też w odkrywaniu wartości tego bycia razem tutaj we wspólnocie. I pisze tak święty Mateusz. Gdy Jezus to usłyszał, usłyszał o uwięzieniu Jana Chrzciciela i o straceniu go. Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić. Wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. To tak idąc za tym tekstem, żebyśmy coś zobaczyli. Pierwsza rzecz może będzie wbrew tematowi, bo ona mówi tak, że gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, usunął się na pustkowie. Z innych Ewangelii możemy, z innych wersji opowiadania o rozmnożeniu chlebów, możemy przeczytać, że kiedy uczniowie wrócili z misji, Jezus chciał, żeby odpoczęli, wypoczęli, wyprawił ich na pustkowie.
żeby tam doświadczyli czegoś odosobnienia. I teraz pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć tutaj, mówię wbrew tematowi, jest takie, że żeby móc żyć miłosierdziem również we wspólnocie, potrzebujemy pustkowia, potrzebujemy odosobnienia. Dlaczego to takie ważne? Dlaczego ważne jest, żebyśmy mieli również doświadczenie takiego bycia trochę na boku w swoim życiu? Nie jest możliwe tak naprawdę kochać, jeżeli człowiek nie nauczy się pewnej samodzielności. I tutaj chcę pokazać pewien proces wzrostu we wspólnocie, czy proces wzrostu do wspólnoty, do życia wspólnego. On mówi tak, że kiedy przychodzimy na świat, to rodzimy się ludźmi zależnymi. Przychodzimy i jesteśmy zależni, bo nie potrafimy przeżyć ani dnia, ani godziny bez relacji do swoich najbliższych, bez relacji do rodziców, opiekunów jakichś. Dziecko nie przeżyje samo. Więc od początku mamy takie doświadczenie tego, że nie poradzimy sobie razem, sami w świecie. Nie poradzimy sobie sami z faktem, że mamy pewne, mamy w sobie potrzeby, głody, których nie sami nie potrafimy zaspokoić. I to są jakby pierwsza część naszego życia, długa część naszego życia, to jest życie, w którym uczymy się zależności. Takiej zależności, czy uczymy się, ciągle doświadczamy tej zależności. Tacy przychodzimy na świat. Ale z biegiem czasu coraz bardziej zaczynamy dostrzegać to, że potrzeba nam trochę niezależności. Że nie możemy tylko żyć i czerpać od innych. Że nie może być tak tylko, że ja biorę i ciągle biorę, ponieważ jeżeli tak będzie się działo zawsze w moim życiu, to w pewnym momencie życie zaczyna się wypaczać. Jeżeli widzimy kogoś, kto ma lat 30, 40, ale nie zdobył się nigdy na takie doświadczenie niezależności, to widzimy, że coś nie w porządku, coś nie poszło dobrze w jego życiu, coś się nie udało. I wtedy widzimy, że człowiek się nie rozwija. Potrzebuje doświadczenia tego, że poradzę sobie też sam. Że potrafię poradzić sobie sam. Przychodzi taki moment, kiedy mam więcej sił, kiedy więcej rozumiem, kiedy potrafię spojrzeć na świat szerzej, zrozumieć trochę mechanizmy, które nim rządzą i powiedzieć, dobrze, poradzę sobie. Wiem, jak zarobić na życie, wiem, jak zdobyć sobie relacje, które mi są potrzebne, wiem, jak zaspokajać inne potrzeby. Bardzo ważny moment w życiu i bardzo trudny też, jakby wychodzenie z takiej roli zależności do tego, żeby stać się trochę niezależnym. A potem przychodzi jeszcze jeden moment, który jest dobrze, żebyśmy odkryli w życiu, chociaż nie wszyscy go odkrywają. Nawet niezależność nie wszyscy odkrywają, a ten drugi moment jest jeszcze trudniejszy, w którym się uczymy ponownie zależności, ale trochę innej, współzależności, takiego doświadczenia, że ja mogę ci coś ofiarować, a ty możesz coś ofiarować mnie. Że uczymy się wymieniać dary. Dary, to bardzo ważne, żeby mieć rozumieć, że to są dary, że to nie chodzi o jakąś transakcję, tylko o to, że możemy siebie nawzajem obdarowywać. I takie życie jest dużo lepsze niż życie samodzielne. Jest dużo pełniejsze. Zaczynamy odkrywać, że obecność drugiej osoby w moim życiu to nie jest tylko to, nie wiem, jestem zdany na to, że jeżeli od niej czegoś nie dostanę, to będę, to umrę z tego powodu. Nie, mogę żyć bez ciebie. Mogę żyć bez twojej obecności w moim życiu. Ale twoja obecność sprawia, że to życie jest pełniejsze. Dlatego chcę, dlatego i pragnę, potrzebuję. Dlatego szukam ciebie, chociaż jednocześnie ciągle powinienem mieć w głowie, że nie mogę odebrać ci wolności, nie należysz do mnie. Nie jesteś moją własnością. Nie mogę cię wykorzystać. Nie mogę twojego życia użyć tak, jak chcę. Potrzebuję respektować to, że jesteś kimś innym. I wzajemne obdarowywanie jest takim doświadczeniem, w którym ty odchodzisz i wracasz do mnie.
I żyjemy w takim rytmie, w którym spotkania, doświadczenie spotkania jest doświadczeniem pewnego święta, a to doświadczenie nieobecności jest doświadczeniem tego, że zgadzamy się na to, że ja mogę żyć bez ciebie i ty beze mnie. Autonomia i bycie razem. Bardzo ważny rytm życia, takie życie. Ważny w każdej, i wspólnocie, i w małżeństwie. Potrzeba jednego i drugiego. I to doświadczenie samodzielności jest też ważne pod innym względem jeszcze. Otóż ono jest ważne dla nas dlatego, że my potrzebujemy rozwijać swój świat wewnętrzny. Że jeżeli byśmy żyli w zależności cały czas od drugiej osoby, nie zdobywając się nigdy na niezależność, to ten świat by się nie rozwinął. Dostalibyśmy tylko ciągle z takim poczuciem, że ja nie wiem, czego chcę od życia. Nie wiem, czego ja chcę. Wiem, co ty chcesz. Wiem, jak ty chcesz zaplanować moje życie. I mogę się na to zgodzić albo się buntować. Ale kiedy zapytam cię, czego ty chcesz, to się okazuje, że ktoś może powiedzieć, nie wiem. Nie wiem, czego, po co jest moje życie. I dopiero jakby odkrycie tego, że jestem samodzielny, niezależny, pozwala nam zacząć rozwijać świat wewnętrzny. To jest potrzeba odejścia na bok też. W każdej wspólnocie jest potrzeba odejścia na bok. I dzieje się tam, a propos miłosierdzia, dzieje się tam coś bardzo ważnego. Jeszcze jeden proces taki chcę tylko właśnie odnośnie miłosierdzia dotknąć, który jest bardzo ważny. Który mówi, że człowiek uczy się być miłosierny dla innych, również w samotności, albo może w dużej części w samotności. Dlatego kiedy uczy się na przykład sobie samemu wybaczać. Zobaczcie, jakie to ważne są takie momenty. Na przykład, kiedy popełnię jakieś głupotę w życiu, kiedy poniosę jakąś porażkę życiową. I często, jak nie potrafimy sobie poradzić z tym, to od razu biegniemy cię gdzieś do kogoś, żeby o tym powiedzieć, że to właśnie coś takiego przeżyłem, że coś mi się nie udało, żeby zrzucić z siebie pewną emocjonalność swoją, żeby jej się pozbyć. Ten drugi trochę jak służy wtedy, jak trochę jak taki kosz, do którego wrzucamy te wszystkie swoje napięcia, które nam trudno. Zostać ze sobą wtedy sam na sam jest bardzo trudno, ponieważ wydaje się, że te napięcia mnie rozerwą, że coś się ze mną stanie. Ale to jest cudowny moment też, w którym uczymy się wybaczać sobie. Uczymy się akceptować siebie. Uczymy się tego, że mogę popatrzeć, mówię, nie udało mi się. Porażki to część życia, bardzo ważna część życia. Uczę się tego. Że mogę to znieść, mogę to opłakać, mogę to przeżyć, ale uczę się wybaczać sobie i potem tym łatwiej będzie mi wybaczać innym, których życie jest tak samo niedoskonałe jak moje. Uczę się znosić, akceptować własne braki, potem mogę również akceptować braki innych. Więc to odejście na bok ma wiele ważnych takich wierzę ważnych elementów, które jest nam potrzebne. Potrzebne nas. Jest taka przestrzeń samotności, nawet we wspólnocie zakonnej, jeżeli jesteśmy dużą część dnia ze sobą nawzajem, to jest potrzebne to, żebym mógł odejść na bok, przeżyć coś. Dopiero to przeżyte, podzielone się zwielokrotnia. Jeżeli tego nie ma, to często bardzo, bardzo powierzchownie przeżywamy wiele rzeczy w swoim życiu. Po prostu relacje międzyludzkie służą nam w zasadzie do tego, żeby się pozbywać ciężarów, które są dla nas zbyt trudne do uniesienia. Więc Jezus pierwsze, co robi tutaj, a widzicie, że sytuacja jest też trudna z tego względu, że właśnie został ścięty, czy Jezus usłyszał o tym, że został ścięty Jan Chrzciciel. Jest trudna sytuacja, bolesna. Był związany z Janem też bardzo mocno. Jest potrzebny ten czas odejścia na bok. Jest potrzebne to, żeby to przyjąć, przeżyć w sobie, żeby coś się we mnie dokonało. I to potem może owocować w przedziwny sposób w życiu wspólnym, w takim doświadczeniu bycia razem.
ale tłumy się zwiedziały o tym. Ta Ewangelia prowadzi nas dalej i mówi, że tłumy się o tym zwiedziały i z miast przybyły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum i zlitował się nad nimi. Tam jest takie słowo greckie splanchnidzo, które oznacza poruszenie wnętrzności, ale które oznacza między innymi, czasami jest tłumaczone jako gest miłosierdzia, takie doświadczenie bardzo głębokie czułości, które jest wyrazem miłosierdzia. Jezus patrzy na te tłumy, które przychodzą, bo potrzebują, spotyka ich potrzeby. Jezus, ten sam Jezus, patrząc na te potrzeby, uzdrowił ich chorych, zaspokaja tę potrzebę, odpowiada na pewien brak w człowieku z tych tłumów, które się tam pojawiły. Ale tutaj zaczyna się pewna historia z uczniami. Gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli, miejsce to jest pustkowiem i pora już późno. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Więc tak, jest taki moment, który sprawia właśnie, że nam jest trudno we wspólnocie. Trudno nam przeżywać wspólnotę, bo wspólnota ma też takie swoje etapy wzrostu, które mówią o tym, że jak się spotykamy na początku razem, to jest nam bardzo miło, wychodzimy ze swojej samotności, nawiązujemy relacje, to wszystko jest bardzo, bardzo takie przyjemne doświadczenie, to jest takie pociągające doświadczenie. Ale z biegiem czasu zaczynamy doświadczać we wspólnocie czegoś, co jest nieuniknione. Każda wspólnota to przeżywa, każda grupa to przeżywa. Zaczyna się pewien kryzys. Z tego względu, że się okazuje, że wszyscy chcemy czerpać ze wspólnoty. Chcemy czerpać. Nawet jeżeli chcemy dawać, to nasze siły się powoli kończą i się okazuje, że już nie mamy z czego dawać. Zasoby się skończyły. I wtedy następuje taki moment napięcia, bo się pojawiają napięcia we wspólnocie, które mówią, no ja daję, ja ofiarowuję. Dlaczego ty nie dajesz tyle, co ja? Zestawiamy się ze sobą, porównujemy i wydaje się, że w tym zestawieniu, w tym porównaniu, to ja jestem tym, który daje więcej, a mniej otrzymuje. I wtedy się zaczynają trudności. I tutaj mamy taką sytuację, kiedy uczniowie spotykają brak. Widzą, że ten lud ma czegoś, brakuje mu czegoś, brakuje mu chleba. I oni nie chcą odpowiadać na ten brak. Wspólnota daje, jest trudna pod tym względem często, że kiedy do niej przychodzę, to spotykam się z oczekiwaniami. Spotykam się z tym, że czegoś komuś brakuje i on chce to zaspokoić u mnie. Chce przyjść do mnie i otrzymać. Bardzo naturalnie patrzymy często w taki sposób w ogóle na relacje. Wspólnota jest takim miejscem, które jest trochę takim, nie wiem, takim obrazem matczynym, który nas przygarnia, chcemy się poczuć bezpieczni, chcemy się poczuć usatysfakcjonowani, zaspokojeni. I jak zaczynamy doświadczać we wspólnocie braku, to chcemy się z tego wyłączyć i powiedzieć, to ja nie mam siły. I uczniowie mówią do Jezusa, każ im się rozejść. Niech sobie gdzieś te braki zaspokoją gdzie indziej. Nie tutaj. Ciekawą rzecz Jezus robi z tym doświadczeniem, bo On mówi do nich, nie, to wy dajcie im jeść. To znaczy pierwsza rzecz, którą możemy doświadczyć, która jest bardzo trudna, to jest to, że Jezus zaprasza, wzywa swoich uczniów do tego, żeby wzięli odpowiedzialność za brak we wspólnocie. Żeby nie zwalniali się z tej odpowiedzialności, żeby nie uciekali od niej. Żeby nie było tak, że skoro we wspólnocie czegoś brakuje, to niech sobie gdzieś tam zaspokoją. Tutaj jesteśmy po to, żebym ja czuł się komfortowo. Bo każdy chce tak się czuć we wspólnocie, nie? A tutaj się pojawia taki moment, Jezus wzywa swoich uczniów, mówi, nie, wy dajcie im wejść, wy weźcie odpowiedzialność za ten głód. I to jest taki moment bardzo trudny, z tego względu, że wówczas uczniowie zaczynają sobie zdawać sprawę ze swoich własnych braków. I oni stają, mówi, ale my nic nie mamy. My nie mamy jak dać.
co my mamy? 5 chlebów, 2 rybki. Co to jest? 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. To rodzi całą gamę różnych rzeczy w nas. Bardzo fajnie kiedyś kardynał Martini, robiąc takie rekolekcje na temat Mojżesza, kiedyś spróbował zestawić tę postać z postacią inną biblijną, postacią Abrahama. I zauważył taką ciekawą rzecz. Mówi, że jak jest w Biblii opisywany Abraham, to on jest, opisał, tak go nazwał Martini, nazwany prorokiem królewskim. Ponieważ kiedy idzie przez życie, to zazwyczaj nie widać tam jego emocjonalności. Nie widać tego, że się emocjonuje. Na pewno sceny niektóre pozwalają nam doszukać się jakichś emocji, ale to nie jest wyrażone bezpośrednio, wprost. Nie widać tego na pierwszy rzut oka. Możemy się, mówię, domyślać, zwłaszcza jak myślimy sobie o Górze Moria, o tym, jak miało ofiarować Izaaka, że tam było bardzo dużo emocji, ale tego tak mocno nie widać. Natomiast Mojżesz jest przedstawiany w Biblii jako człowiek rozemocjonowany, w którym emocje kipią wręcz. On się kłóci z Panem Bogiem, targuje się. On staje w pewnym momencie, dzisiaj to się mówi, że focha strzela, nie? To znaczy, że staje wobec tego, że lud domaga się czegoś i on staje przed Panem Bogiem, mówi, ale to co to ja ich zrodziłem? Co ja mam się nimi zajmować, nie? Całe mnóstwo różnych emocji, od wzruszenia, przez gniew, przez niezgodę i tak dalej. I kardynał Martini, próbując wyjaśnić tę różnicę, mówi tak. W Biblii Abrahama widać w otoczeniu maksymalnie 2-3 osób. A Mojżesz miał do czynienia z tłumami. Nieustannie miał do czynienia z tłumami. I to jest różnica. Czasami w relacjach takich pojedynczych to jest nam łatwo ukryć naszą emocjonalność, schować ją w sobie i powiedzieć, że ona nie ma żadnego znaczenia. Że nie ma to tak naprawdę wpływu na moje relacje. Ale jak się spotykam z tym, że 10 osób czegoś ode mnie oczekuje, to emocjonalność zaczyna się budzić i wypływać ze mnie strumieniami. I to czasami w taki sposób, że sam tego w sobie nie lubię. Zaczynam się doświadczać tego, że coś we mnie odzywa. Coś takiego, co sprawia, że jestem czasami nawet zaskoczony tym, co w sobie mogę odkryć. Próbujemy jakoś panować żeby nad tym, żeby mnie inni, patrząc na mnie, żeby się nie uciekli ode mnie, żeby chcieli pozostać ze mną w relacjach. To jest bardzo trudne. Jak jedna osoba, dwie coś chce, to jestem jeszcze w stanie jakoś się dopasować. Ale jak 1000 osób ode mnie czegoś jednocześnie oczekuje, to wtedy człowiek jest tak naprawdę jakoś rozdzierany rozmaitymi doświadczeniami jednocześnie. I wtedy rodzi się coś, co jest niezmiernie ważne dla tego, żeby się nauczyć służyć drugiemu człowiekowi. To znaczy takie doświadczenie, w którym rozumiemy, że służyć drugiemu człowiekowi nie da się tylko umysłem. Nawet nie da się tylko, nie da się tylko czynami służyć. Jest taki fragment z liście do Koryntian, kiedy znany o miłości, który mówi, że mogę rozdać na jałmużnę całą swoją majątność i tak mnie to nie zbawi. Nic nie zyskuję na tym. Potrzebuję, żeby obraz miłości, którą mam służyć, był pewien, potrzebuję tam zaangażować również swoje emocje. Potrzebuję zaangażować swoje wewnętrzne siły. Potrzebuję zaangażować siebie całego, ze wszystkim całym potencjałem, jakim mam. Kochać można tylko całym sobą. Kochać w wymiarze chrześcijańskim. Tam jest potrzebne i całe, i mój umysł, i moja dusza, i mój duch, i moje ciało. Wszystko tam jest potrzebne. I tego nie możemy się najczęściej inaczej nauczyć, jak będąc z drugim człowiekiem, jak będąc z innymi. Jak doświadczając, że w pewnym momencie wszystkie moje sposoby na to, żeby kontrolować siebie, otoczenie dookoła, zawodzą i wtedy się okazuje, że zaczynam odkrywać, kim jestem, jaki bardzo jestem niedojrzały w wielu sytuacjach, jak bardzo ja potrzebuję miłosierdzia. Właśnie
braki w innych, te braki, z którymi przychodzą do mnie po to, żebym ich nasycił, one sprawiają, że ja zaczynam odkrywać braki w sobie. Że zaczynam odkrywać to, czego ja w sobie nie widzę, nie znam, nie potrafię nazwać. To jest ogromne, ogromnie trudne doświadczenie, bardzo trudne doświadczenie z jednej strony, a z drugiej strony bardzo potrzebne doświadczenie. Bo dopóki nie poznajemy siebie, nie znamy siebie, nie spotykamy siebie, nie potrafimy spotkać się ze sobą w całości, tak naprawdę nie potrafimy służyć też całymi sobą. Służymy czymś tam, jakimś fragmentem swojego życia, ale nie służymy sobą, takim, jakim jesteś. Takie moje doświadczenie kiedyś, pamiętam jeszcze z czasów powołania, jak kiedyś przyszedłem do księdza i powiedziałem mu, ja chcę służyć ludziom, że ja chcę dać siebie ludziom. I on mi wtedy mądrze podpowiedział, powiedział tak, ale mówi, ale żeby móc dać siebie ludziom, to trzeba siebie mieć. Jak ty nie masz siebie, to co chcesz dać? To jest coś, czego uczniowie nie potrafili w tym momencie jeszcze dostrzec. Cudowna rzecz dalej się dzieje w tym tekście. Kiedy oni stają w takiej swojej bezradności, jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie mamy w życiu. Nie potrafię ci pomóc, mam zbyt mało. Nie potrafię tak naprawdę ofiarować ci więcej siebie, bo nie potrafię, nie widzę tego, nie mam tego. To jest zbyt mało, dla mnie samego nie wystarcza. Rodzi się takie doświadczenie bezradności, przed którym chcielibyśmy najchętniej szybko uciec, ale wtedy jakby odkrywamy to miejsce, w które wkracza Jezus Chrystus. Jezus, który staje wobec tego braku, wobec tego tłumu, bierze tę niewielką ilość, bierze to prawie nic, co mam, co się we mnie jest, bierze to w ręce i błogosławi Pana Boga. Wiecie, to jest taka scena, którą jakby dobrze zrozumieć, to jest taka mocno poruszająca, bo to błogosławieństwo, ono oznacza, że Jezus cieszy się tą mizerną ilością, widzi w tym dar, ale nie dar dla innych, widzi w tym dar od Ojca. Jest taka, żeby to porównać, jest taki moment w Ewangelii Jana, też opisany w Ostatniej Wieczerzy, w 18 rozdziale, jest taki fragment, który mówi o tym, jak Jezus jest kuszony tym, żeby odrzucić swoje cierpienie. I odpowiada, czyż nie mam pić kielicha, który dał mi Ojciec, podkreślam, tam dał. I to słowo mówi tak, Jezus patrzy na swoją mękę i widzi w niej dar, ale nie dar od siebie dla Ojca, tylko dar od Ojca dla siebie. Ojciec dał mi ten kielich. To, co mi dał, jest dobre. I Jezus błogosławi Ojca. Błogosławi Ojca w obliczu śmierci Łazarza. Mówi, Ojcze, Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ja wiedziałem, błogosławię Cię, wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Jezus tutaj błogosławi również za to doświadczenie braków. Nie dlatego, żeby braki były czymś, co nas specjalnie uszczęśliwia w życiu, a dlatego, że braki są miejscem, w którym się objawia, jest miejscem, w którym może się objawić miłość Pana Boga. Święty Paweł bardzo przeżywał. Mówi, co będę się chlubił ze swoich słabości, żeby zamieszkała we mnie moc Najwyższego. Moje braki są błogosławionym miejscem, w którym może się objawić miłosierdzie, miłość Pana Boga. Inny fragment z Ewangelii Mateusza mówi o tym, jak o tym sądzie, jest taka scena sądu, owce, kozy po jednej, po drugiej stronie. I zazwyczaj myślimy sobie, czy my się znajdujemy wśród tych owiec, czy wśród kozłów, żeby się tylko wśród tych kozłów nie znaleźć, nie? Owce w porządku, kozły do niczego, nie? Ale rzadko zauważamy, że tam jest jeszcze jedna grupa ludzi. I dla tych ludzi Jezus jest najbliższy, bo Jezus mówi, byłem głodny, byłem spragniony. To są wszyscy ci, którzy doświadczają braków. I oni doświadczają bliskości Jezusa najbardziej. Z nimi Jezus się utożsamia.
bo ja byłem głodny, byłem w więzieniu, byłem przybyszem, byłem nagi, doświadczałem tego wszystkiego razem z Tobą. I co to pokazuje? Że Kościół też w pewnym momencie odkrywał taką misję w sobie, żeby przeżywać swój brak jako miejsce, tak, jakie zaproszenie dla Pana Boga. Jako zaproszenie do tego, żeby Bóg mógł się objawiać. Żeby mogła się objawiać odrobina miłości w tym świecie. Wszyscy jesteśmy powołani do Kościoła po to, żeby Bóg mógł objawić swoją miłość do świata. Nawet jeżeli przychodzimy i wkraczamy do tego Kościoła ze swoimi brakami, to Pan Bóg nie robi czegoś takiego, że mnie oddziela od moich braków i mówi, to przyjmuję, a całe Twoje doświadczenie niedoskonałości, cierpienia, jakieś doświadczenie braków, to odrzucam, bo to się do niczego nie nadaje. Bóg przyjmuje mnie całego i mówi, to jest w porządku. To jest w porządku, że może mi służyć. Więcej, to jest mój dar dla Ciebie, żebyś Ty mógł służyć innym. Nic nas tak nie uczy na otwartość względem cierpienia drugiego człowieka, jak to, kiedy sami jego doświadczamy, jak sami je przeżywamy, jak sami swoje braki widzimy i niedoskonałości. I to być może jest najpiękniejsza lekcja, jaką Jezus daje swoim uczniom, rozmnażając chleb, czy przed rozmnożeniem chleba. Stawia ich wobec tego, że chcieli uciec od swoich ograniczeń, po to, żeby nie pokazać Panu Bogu siebie całości. A Bóg mówi, nie, to wszystko jest moje, to wszystko może służyć. Tym wszystkim możecie służyć. I zobaczcie, że Kościół zaczynamy widzieć, czy wspólnotę zaczynamy widzieć jako takie miejsce biedaków. Obdarowujemy siebie nawzajem nie dlatego, że mamy wiele, ale że rozumiemy, jak to bardzo się cierpi, jak się czego brakuje. Rozumiemy, budzą się nasze wnętrzności, budzi się nasza emocjonalność. Bo wiem, co przeżywasz, kiedy doświadczasz braku, bo ja mam ten sam. Stajemy tutaj nie po to, żeby się przechwalać, kto ma więcej, kto więcej może ofiarować i wrzucić do skarbony. Stajemy tutaj po to, żeby pokazać, że wszyscy zostaliśmy obdarowani, że tym, który daje, jest nieustannie Pan Bóg, a my wszyscy dostajemy, my wszyscy jesteśmy obdarowywani. Uczymy się miłosierdzia, ale w taki sposób, który jest dla nas niespotykany, to znaczy niewygodny też mocno. Bo chcielibyśmy mieć taki gest, nie? Taki gest, jak ci, którzy przychodzili do świątyni i wrzucali wiele. Chcielibyśmy mieć taką świadomość, że mamy naddatek i możemy wrzucić. I że możemy się podzielić. To jest takie miłosierdzie, które niewiele kosztuje. Ale wtedy, kiedy, żeby dać, musimy sięgnąć do siebie, do swoich braków. Kiedy, żeby dać, musimy przywołać swoje uczucie, jak to jest, kiedy mi brakuje. Wtedy jest dużo trudniej, a jest bardzo potrzebne. Bo Jezus daje nie z obfitości, z takiego doświadczenia, że ma wszystkiego pod nadmiarem. Nie przychodzi jak taki Bóg, który rozsypuje wszystko hojnie. Tylko przychodzi jako ten, który doświadczył największego braku. Ale to go jednocześnie uzdalnia do tego, żeby, czy uzdalnia, to jest taki element, w którym widzi braki nas wszystkich. Widzi tego, to z czym my do niego przychodzimy. I to jest coś, co powoduje, że na końcu jest uczta. Uczta Królestwa Bożego to nie jest uczta bogaczy. To jest, nie jest uczta tych, którzy mają w nadmiarze. To jest uczta tych, którzy wszyscy doświadczyli, że im brakowało i zostali nasyceni z nieskończonej miłości, nieskończonego miłosierdzia Jezusa Chrystusa. Z tego, który przyjął wszystkie nasze braki po to, żeby móc być blisko nas, być najbliżej z nas, jak to jest możliwe. I zaczynamy rozumieć też, że ta bliskość jest takim darem. Że wszyscy wtedy, kiedy stoimy obok siebie i widzę, że ten drugi jest takim samym biedakiem jak ja, tak samo cierpi, tak samo mu brakuje. I kiedy mogę się z nim podzielić odrobinę z tego, co mi brakuje, to łączy, to tworzy wspólnotę dużo głębszą niż wtedy, kiedy wszyscy jesteśmy zasłonięci tym, że posiadamy wiele, czasami sobie coś rzucimy i wydaje nam się, że wnieśliśmy tak wiele do wspólnoty.
Dobrze. To myślę jest coś, co może być takim dobrym zaproszeniem do tego, żeby zobaczyć, jak ja wchodzę we wspólnotę, jak ja przeżywam wspólnotę, jakie to jest dla mnie miejsce, dlaczego ono miałoby być dla mnie ważne, dlaczego obecność Pana we wspólnocie miała być dla mnie czymś innym niż obecność wtedy, kiedy zostaję sam na modlitwie. To bardzo ciekawe doświadczenie. I życzę Wam odwagi w zmierzeniu się z tym. Amen.